dzisiaj mszę świętą raz w roku zaczynamy nieco inaczej niż to zawsze czynimy od ołtarza, dlatego że kiedy jest msza święta dziękczynna za plony z dożynkowa, jest tak zwane błogosławieństwo tych plonów przed przyniesieniem ich do ołtarza, czy położenia ich na ołtarz. Dlatego teraz też i wspólnie dziękujmy w tej modlitwie księdza. Niech też i będzie nasza modlitwa podziękowania za to, co Bóg nam przez te 365 dni w roku daje. Te wszystkie dobrodziejstwa, i te widzialne, i te duchowe. Wszechmogący Boże i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i zbierać z niej obfite plony. Bądź uwielbiony za przyniesione tutaj owoce ziemi i pracy rąk ludzkich rolników i pobłogosław ten wieniec żniwny, owoce, warzywa, chleb. Spraw, Panie, aby nikomu nie zabrakło w tym roku pożywienia i w naszej ojczyźnie, i na całym Bożym świecie. Wspomagaj swoją łaską wszystkich pracujących na roli i naucz nas dzielić się Twoimi darami z każdym, kto znajdzie się w niedostatku. Pozwól nam tak korzystać z dóbr tej ziemi, abyśmy zasłużyli na uczestnictwo wiecznej radości w Twoim domu przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Kochani, dzisiaj spotykamy się w to sobotnie popołudnie, aby Panu Bogu powiedzieć dziękuję. Dziękuję za to, co wydarzyło się w tym ostatnim czasie, w ostatnim roku. Dziękuję Ci, Panie Boże, za te plony. Dziękuję Ci za to, co od Ciebie mam, za moją rodzinę, za moją ojczyznę, za mój dochód, może być rodzinny, sprawy materialne, ale też i za te wszystkie może chwile trudne, bo za to też trzeba Bogu dziękować, że czasami one spadają w różnej postaci, ale one też nas uczą pokory, uczą nas szacunku i dla pracy, i dla drugiego człowieka. Bardzo ciepło, niezmiernie miło witam drzewiczan, którzy do nas zawitali. Była to wielka dla mnie radość, kiedy trzymałem telefon z Chojnic wpierw, a potem z panem Jankiem się skontaktowałem, że chcieliby do księdza, do Ostrowitego przyjechać zespół. Chciałby się pokazać, czy mogliby jak najbardziej, troszeczkę plany wam przedstawiłem, bo wczoraj, jutro mieliśmy w niedzielę, ja wiem, że w sobotę jesteście zmęczeni od rana w drodze, ale dla nas jest to na pewno też i wielkie wyróżnienie i bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że dajecie przykład naprawdę takiej wielkiej pracy rolniczej, trochę też siejecie, nie zawsze zbieracie, bo tak jest prawda, nie zawsze może ta wdzięczność jest, ale to, że jesteście i gracie i się spotykacie, to naprawdę jest wielka misja i chyba zazdrością na was spoglądam, czy spoglądamy, ile was jest takiego dobra i piękna i tego śpiewu, które przekazujecie i ta pieśń na rozpoczęcie, które nie zdążyłem zapamiętać, ale naprawdę Panu Bogu, która pokazywała nam, że jak Boga trzeba kochać. Moi drodzy, no i teraz też i ta o Matce Bożej, że ona jest piękna jak Polska, że jest piękna jak cały świat i ona jest naszą lilią, do której się chcemy upodobnić. Moi drodzy, abyśmy też dzisiaj mogli za wszystko Bogu dziękować. Za to, że jesteśmy, za to, że Bóg nam jeszcze dał dzisiaj się modlić. Za naszych gospodarzy, rolników i tutaj w naszym Ostrowitem, ale też i w Polsce i na całym świecie. Za tych, którzy uprawiają ziemię, troszczą się o to dobro. Takie spożywcze, tak bym to nazwał, i naukowe, i wszystkie, którzy są naukowcami, badają i tak dalej. Wszyscy jakby tworzymy tą ziemię nową. Aby i nasza modlitwa była pełna ufności i wiary, w chwili ciszy pomyślmy, w czym oddaliliśmy się od tego świata naturalnego, od tego, co Bóg nam dał, abyśmy byli panami nad tym światem. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam, myśląc o owym czynnym zaniedbaniu. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. Amen. Na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię.
Panie nasz Boże, składamy Tobie dziękczynienie za plony, które ziemia wydała dla naszego dobra i za działanie Twojej opatrzności. Spraw, aby na glebie naszych serc dojrzewały owoce sprawiedliwości i miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Anioł prowadził mnie ku bramie, która skierowana jest na wschód. I oto chwała Boga Izraela przyszła od wschodu. A głos Jego był jak szum wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. Było to widzenie jak to, które miałam wtedy, gdy przyszedł, by zniszczyć miasto. Widzenie jak tamto, które oglądałam nad rzeką Kebar i upadłem na twarz. A chwała Pańska weszła do świątyni przez bramę, która wychodziła na wschód. Wtedy uniósł mnie duch i zaniósł mnie na wewnętrzny dziedziniec. A oto świątynia pełna była chwały Pańskiej. I usłyszałem, jak mówił do mnie od strony świątyni, podczas gdy ów mąż stał jeszcze przy mnie. Rzekł do mnie: Synu człowieczy, to jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Dary tutaj do ołtarza w podziękowaniu Panu Bogu.
sobie nawzajem, bo to dziękczyni to jest też, bo nikt sam nie jest taką, można powiedzieć, alfą i omegą, ale dzięki współpracy to wszystko się udaje. Dziękuję i witam wszystkich gospodarzy, rolników naszego sołectwa, wszystkich zaprzyjaźnionych z naszą miejscowością, z Ostrowitem, którzy dzisiaj tutaj przyszliśmy, ale też dziękuję tym, którzy nie przyszli, którzy powiedzieli, że nie pójdą do kościoła, nie będą Bogu dziękować. Może powiedzieli, że mają inne sprawy, ważniejsze, też im dziękuję. Bo to jest jakby taka też moja myśl jako duszpasterz, żeby podziękować. Nawet tym, którzy może się gdzieś tam odwracają. I też bardzo serdecznie witam i dziękuję Was, moi drodzy goście, którzy jesteście z nami. Nie tylko, że śpiewacie, bo to byłaby tylko troszeczkę Waszego serca, ale Wy wkładacie wtedy całe swoje serca. Bo od razu powiedzieć, przy księdza my wszystko przygotujemy i przeczytamy, zaśpiewamy, zatańczymy to później może. Czy coś jeszcze, ale to jest właśnie ta Wasza misja. Też Wam bardzo dziękuję, że jesteście takimi siewcami, którzy siejecie i dajecie taki dobry przykład. Moi drodzy, dzisiejsze słowo i czytania mówiły nam o chwale Pana Boga. I to pierwsze czytanie, że ta świątynia, która jeszcze godzinę temu była pusta, kiedy przyjechaliście, tutaj nie myszy chyba rajcowały tu przy tych może jakichś słomach, nic więcej, teraz napełniła się chwałą Boga. Że teraz, kiedy przyszli ludzie, którzy przyszli ci, którzy mają tą wdzięczność, którzy w sobie noszą Boga, ta świątynia, jak ta w Jerozolimie, również napełniła się chwałą Boga, napełnia się modlitwą. Może jakby było kadzidło i tak dalej, ten dym jeszcze bardziej by pokazywał to napełnienie chwałą Boga, no ale jest jak jest. Moi drodzy, kiedy dzisiaj jest ten dzień wdzięczności, to wiemy, że ten cały rok, bo dzisiaj się jakby można tak powiedzieć dożynkami coś kończy i coś zaczyna, że rolnicy nie mają Sylwestra, koniec roku i nowy rok 1 stycznia, tylko oni mówią, kiedy się kończy zbiór, no i trzeba już zasiać. Trzeba coś już przygotować pole. Trzeba już myśleć na drugi rok, że my nie mamy tak, jak inni ludzie mają 1 stycznia, nowy rok czy tam Sylwestra kończą. My jakby dożynkami coś kończymy i coś dożynkami zaczynamy. I tak pewnie ten rok może był troszeczkę inny, trochę dziwny. Dlatego już jak pamiętacie, mówiłem, kiedy była msza święta Florianowa, czy naszych strażaków, mówię już przez te 7 lat, jak tu jestem proboszczem takim starym, mówię, Boże, ja już wszystko tym strażakom powiedziałem, mówię, ja już nie wiem, co im mówić. Ja mówię, no i się okazuje, że zawsze życie daje nam nowe pomysły. Bo otwieram gazetę, co jest na pierwszym miejscu, a to mówię o maju, bo to był maj wtedy. Strażacy śpieszą się do pożarów i do koronawirusa. I się okazuje, że nawet takie sprawy strażacy byli pierwsi. I trochę myślę, że wy jako gospodarze, jako rolnicy też zostaliście jakby w to wprowadzeni. Nie pamiętam, gdzie to czytałem, ale to ksiądz Tischner, Józef Tischner, w którymś tam chyba jakimś kazaniach może podaje taki przykład, bo on ogólnie nie, mało tych przykładów podawał w swoich takich myślach, on był filozofem. I on mówi, że widzę taką sytuację, że ten Baca, bo wiem, że on tak jakby do Podhala bardziej zawsze nawiązywał, do tamtych stron tatrzańskich. I on mówi, widzę, że ten Baca, on bierze tego konia, obszęga go, czy jak to się mówi, zakłada ten pług, a wiemy, że w górach są cienkie, ale długie kawałki ziemi. Nie tak jak u nas w kwadracie, czy inaczej, a tam są cienkie i długie. I mówi, ten Baca zakłada konia i idzie. Pada deszcz, a on idzie. Więcej pada tej wody, przybywa, a Baca dalej może robi swoje. Wody przybywa, a Baca dalej idzie w tą, zawraca konie, wio i z powrotem. I na końcu tylko kapelusz idzie na tej wodzie, w tą i z powrotem. Woda opada, a Baca dalej sobie orze. No i mówi ksiądz Tischner, profesor mówi, takie jest życie rolnika. Przychodzi jedna fala, przychodzi druga władza, przychodzi trzeci minister, a my ten kapelusz na łeb idziemy w jedną stronę i wracamy z powrotem. Jest koronawirus, owszem, pracę niektórzy stracili,
utrzymanie i tak dalej. A my nie, my tylko wsiadamy w ciągnik i jedziemy na wiosnę, lato. My mamy swoje, my musimy nakarmić nasze krowy, świnie, my musimy wszystko zrobić. My nie możemy patrzeć, a ja nie pójdę, a ja coś. Nie. I tak sobie pomyślałem, że to jest chyba taki dobry przykład, że to jest chyba jeden z takich niewielu zawodów, które są jakby takie stałe. Owszem, mechanizacja, udoskonalenie i tak dalej, ale taka myśl, takie serce jest jakby niezmienne już od wielu pokoleń, że po prostu przejść tam i z powrotem. Moi drodzy, Julian Tuwim w Kwiatach Polskich jest taki, może być mały podrozdział, Ojczyzna. I tam takie dwie zwrotki tylko przytoczę. Ojczyzną moją jest łan. Łan polski, prosty, serdeczny, niech mi pozwoli Pan w nim odpoczynek mieć wieczny. Patrzę strudzony wśród dróg, w obliczu, w oczu błękit przeczysty, jest w nim wszystko, i Bóg, i Polska, i dom ojczysty. I kiedy znalazłem ten wiersz, tak sobie pomyślałem, no co tu wiele mówi, no wystarczy podejść do tego głosa, wziąć ten głos, powiedzieć tak, tu jest Bóg w tym głosie i Polska jest w tym głosie, moja żona, moje dzieci, ja, moi rodzice, że w tym głosie właściwie wszystko się znajduje. Taki prosty, może powiedzieć, wierszyk z Kwiatów Polskich, że niewiele trzeba szukać, żeby na to wszystko odpowiedzieć. I raz tego wystarczy po prostu dotknąć, powąchać, jak ten głos pachnie. Jakie zboże pachnie, jak to wszystko zaczyna dojrzewać, jak zmienia kolory z zielonego, jasnego, żółtego, ciemnego i tak dalej. Mówi, to jest właśnie to, co ludzie się myślą, co to jest Bóg. To właśnie jest to. Nie trzeba daleko szukać. Co to jest Polska? Co to jest rodzina? Co to są wartości takie rodzinne? To wystarczy pojechać na wioskę i tego dotknąć, tego zobaczyć. W 2001 roku, chyba, nie wiem, z połowę Oscarów w nominacji zdobył film Gladiator. Pewnie niektórzy może go oglądaliśmy, czy później był w telewizji. Ja go kilka razy ten film oglądałem, bo nie ukrywam, jak, chociaż jestem taki twardy ogólnie i tak nie wiem. Ale kiedy nieraz oglądam filmy, to beczę i taki jestem dziwny trochę. I tak sobie myślę, jak czasami ktoś odejdzie z mojej rodziny, mama, znaczy, nie wiem, czy będę płakał, ale nieraz na filmach płaczę. I to jest taki film, kiedy rzeczywiście się wzrusza. On się tak zaczyna, że... I zaczyna się taka sytuacja, że Maximus, ten główny bohater, idzie tak przez takie pola w Toskanii i tak ma tutaj te zboża z jednej, z drugiej, tak sobie idzie taką górką, dolinką do swojego domu w tej Toskanii, w tych Cyprysach. I taki jest szczęśliwy, ta żona wychodzi z tym małym synem naprzeciw i on jest wtedy generałem u Marka Aureliusza, u Cezara. On jest taki słynny, a z drugiej strony się cieszy tym, co on ma tutaj jakby na tej swojej rodzinnej posesji. No ale potem tak będę przeskakiwał, bo to nie chodzi, żeby tutaj film omawiać. Marek Aureliusz zostaje zabity przez jego syna Komodusa. Ten Komodus przejmuje władzę, jest takim tyranem. Ten Maximus od razu zostaje zdegradowany, jest we więzieniu, jest niewolnikiem. Potem wiemy, on się pnie do góry, poznaje taką walkę gladiatorów i on mówi, to jest jedyna ścieżka, że on może tak jakby się w końcu kiedyś spotkać z tym Komodusem, z tym obecnym Cezarem i wtedy tak mu spojrzeć w oczy, że on mu całe życie zepsuł, że zabił mu żonę, że syna, że zniszczył, spalił dom, jego tą posesję. I potem, kiedy odbywa się już ta ostatnia scena, on walczy, ten Maximus walczy z tym Komodusem na tej arenie, to oczywiście tam wszyscy krzyczą, bo no, jakby to będzie, większość jest za tym Maximusem, a przeciwko Komodusowi. No i on tego ostatecznie Komodusa, tego Cezara zabija, ale już prędzej był śmiertelnie tak ranny, taką trucizną i on też umiera i leży już na tej arenie, już patrzy w niebo i widzi jakby już swoją przyszłość i film się tak samo kończy, jak zaczyna, że on idzie. On idzie jakby znowu w tej Toskanii do swojego domu, dotyka tych zbóż,
tam już wychodzi, wiemy to, już nie w tym domu toskańskim, niebieskim, wychodzi ta żona z tym synem, no i się spotykają. I tak sobie myślę, że dzisiaj może ten przykład się nadaje trochę na dożynki, że człowiek gdzieś tam skądś wychodzi i dokądś wraca, robi jakieś kółko życia, robi jakieś różne sprawy, które go doświadczają, które go męczą, jako rolnik, gospodarz, nie wiem, w fabryce, gdziekolwiek, ale z czasem on wraca, może być na to, co, z czego wyrastasz, coś, co mu zostało jakby w pamięci. Nie te wszystkie obrazy takie cudowne, którego doświadczały, nie to, że on został generałem, ale po prostu rodzina, to, co za czym najbardziej tęsknił, za swoim domem. I kochani, to jest może też i przesłanie dzisiejszego świętowania, dziękczynienia, że my mamy za co Bogu dziękować, że On jest tym, który nam przyjmuje, że tak trochę to może i On jest tym Maksymusem, który do nas wychodzi, ten Bóg, i nam te ręce rozpościerał i dobrze, że jesteście, dobrze, że ja na was mogłem liczyć, dobrze, że swoją pracę, swoją misję, powołanie tutaj na ziemi dobrze wykonaliście. Cieszę się, że przychodzicie znowu zmęczeni, z marszczkami, z tym całym trudem, z cierpieniem, może z różnymi, nie wiem, wypadkami życiowymi i tak dalej, które doświadczamy, ale dobrze, że jesteście. Ja jako ojciec na was czekałem. I niech ten dzisiejszy wiersz tu Wima, że tu wszystko jest po prostu, i Bóg, i Polska, i dom ojczysty, niech to się realizuje na ten kolejny rok, który mamy przed sobą. Że nie robimy tego dla władzy, tak jak dzisiaj słyszeliśmy w Piśmie Świętym, mamy nie robić tego dla pieniędzy i chciwości, bo tego będzie zawsze za mało tych pieniędzy i tak dalej, a my mamy robić to jako nasze powołanie, upiększać tę ziemię, aby była lepsza i abyśmy my dzięki tej ziemi też stawali się doskonalsi i bardziej dzieci Pana Boga. Amen. A teraz przedstawmy wszystkie nasze prośby, intencje, to wszystko, co jest dzisiaj w naszych sercach. Módlmy się za Kościół, by nieustannie rozbrzmiewało w nim dziękczynienie za dzieło stworzenia i odkupienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę, by wszelkim sukcesom w budowie wspólnego dobra towarzyszyło dziękczynienie zanoszone do Stwórcy. Ciebie prosimy. Za wszystkich ciężko pracujących na roli, by ich praca spotkała się z należnym uznaniem i wynagrodzeniem. Ciebie prosimy. Ale módlmy się też za cierpiących z powodu głodu, pragnienia, niedostatku, aby doświadczyli ludzkiej solidarności, konkretnej pomocy. Ciebie prosimy. I módlmy się też za tych, którzy już odeszli, za naszych bliskich, za może rodziców, dziadków, którzy uczyli nas szacunku do pracy, szacunku dla wartości patriotycznych, może do muzyki również szacunku, aby Bóg im odwdzięczył i dał łaskę nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za dobro, którymi nas obdarzasz, i prosimy, byś wejrzał łaskawie na prośby, które dzisiaj Tobie przedstawiamy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bye.
Ojciec Wszechmogący, niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, Ty nam dajesz obfite plony doczesne, uświęć dary zebrane z urodzajnej ziemi, które składamy na dziękczynną ofiarę i obdarz nas swoją łaską, abyśmy przynosili owoce trwające na życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, byśmy Tobie składali dzięki, czynili Ciebie, wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i podałeś mu cały wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, mocą Ducha Świętego, ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Bogu Rodzicą Maryją, świętym Józefem, jego oblubieńcem, Jakubem,
i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Ryszarda, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Podnieśmy nasze ręce teraz do góry i zaśpiewajmy Ojcze nasz, dziękując za dzisiejszy deszcz i za dzisiejsze spotkanie, za to, co Bóg nam błogosławi i nam z nieba daje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
Wszechmogący Boże, w tej eucharystycznej ofierze złożyliśmy Tobie dziękczynienie za zebrane plony. Spraw, abyśmy wspierani łaską płynącą z Eucharystii osiągnęli dobra nieprzemijające przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Może na minutkę usiądźmy. Pierw bardzo jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczyniliście się do dzisiejszego świętowania i naszym gospodarzom, rolnikom dziękuję, kładąc to podziękowanie na ręce Pani Bożeny. Dziękuję Pani Kamili i wszystkim, którzy przyczynili się też do dekorowania naszego kościoła dożynkowego. Bardzo dziękuję też i drzewiczanom, że zawitaliście, że nie wiem jaki los tam, chyba ta Maria Magdalena, chyba tam w niebie sprawiła, że tu przyjechaliście. Bo to pierwszy raz coś takiego, jak jestem tu 7 lat, że mamy taki zespół, można powiedzieć instrumentalną, wokalny, co naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni. Moi drodzy, też jeszcze możemy nabyć płytę, tak? Tyle co tutaj słyszałem, możemy nabyć płytę w cenie 120 zł. Nie tyle już? Będzie taniej? Nawet 20, a 100 wypuszczacie. No, za 20. Gdyby ktoś chciał nabyć taką płytę, bo to jest CD, czy to jest DVD? CD. To jak najbardziej może tutaj będzie chyba można nabyć. Chyba może tutaj z przodu, bo my sobie jeszcze chcemy zdjęcie takie zrobić. Tutaj wpierw z przodu, a potem może pójdziemy do świętego Jakuba, tam przy wyjściu z kościoła może też będzie pozytywne światło właśnie i wtedy też jeszcze jakby takie drugie. No, tutaj też pan buzonista mówi, no przy księdze miała być też beczułka z czymś innym, a nie tylko z wysypanym ziarnem takowym. Jakby no może jeszcze będzie w tych darach, ale no niestety nie było w tych darach tutaj tej beczułki drugiej. Może jeszcze tam się pojawi, może pani Bożona się poprawi trochę, nie wiemy, zobaczymy. Dobrze, to tak tyle na ten dzisiejszy dzień. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo i Pan Janek mówi, że jeszcze będzie piosenka na koniec, a może nawet druga jeszcze jakaś może ekstra, jakiś taki złoty przebój. To takie, z czego jesteśmy może, czy to, co nam dobrze wychodzi. No tutaj pan kontrabasista ma troszeczkę trudniej, bo jemu mucha chodziła po nutach i ciągle nie wiedział, która to jest nuta ta mucha, bo ta kropka mu się zmieniała. Ale na szczęście tam tak dmuchnął i jakoś spadło i było dobrze. A na początku było trochę tam trudno te nuty odczynić. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. I może usiądźmy. Thank you.
Żywiczanie, a możecie taką jedną jakąś świecką, taką frantówkę, czy coś takiego, coś? Mówią... Nie, żartuję, ale możecie, byście chciały, to zaśpiewajcie nam jedną. Tak już na sam koniec, żebyśmy, bo też od rana jesteście więc zmęczeni. A wtedy po prostu się przygotujcie i... Ja zapytam parafian. Chyba grzeczny, nie? Tak.
dostanie płytę z całej tej mszy z tymi wszystkimi piosenkami. Pięknie. Teraz jeszcze chodzi o Jakuba na zewnątrz, to też będzie.